Na pikniku niepodległości straż pożarna pokazała swoje wyposażenie, sprzęt, a dzieciaczki mogły wejść do środka lub też pogasić jakiś pożar. W takim ciężkim wozie pożarniczym mamy agregaty prądotwórcze, turbowentylatory, motopompy, pilarki, opryskiwacze, pachołki, lampy, taśmy, sprzęt kryzysowy, sprzęt pomocniczy, zbiorniki, oświetlenie, łańcuchy, taśmy, torba pierwszej pomocy, haki, młoty, sprzęt elektroniczny do wykrywania źródeł ciepła, węże, bossaki, aparaty tlenowe. Wszystko to jest niezbędne dla ratowania życia i zdrowia. Straż pożarna działa na lądzie, jak i na wodzie. Pojazdy pożarnicze dzieli się na gaśnicze, specjalne, pożarnicze podnośniki samochodowe i pożarnicze drabiny samochodowe. Na takiej łódce znajduje się deska ortopedyczna, kombinezony, aparaty tlenowe, płetwy, cały zestaw nurka, kaski, latarki czołowe, pasy ratownicze, kamizelki asekuracyjne. Wszystko w tym samochodzie specjalnym jest w środku tego pojazdu poukładane, posegregowane i opisane. Gdy tylko załoga podjeżdża pod miejsce zdarzenia, jest momentalnie gotowa do podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do ratowania życia i zdrowia. Straż pożarna jest wyposażona w lokalizatory GPS i łączność cyfrową, więc wszystko się nagrywa, rejestruje i w każdej chwili można to odtworzyć. A teraz widzimy średni samochód ratownictwa wodnego na podwoziu Iveco, wyprodukowany w firmie Szczęśniak. Samochody ratownictwa wodnego to pojazdy przeznaczone do prowadzenia długotrwałych akcji poszukiwawczych poszkodowanych osób nad wodami. Kabina jest dwuosobowa, załoga liczy 4 osoby, a układ napędowy to 4x4. Obowiązkowo w tym pojeździe znajduje się agregat prądotwórczy, wyciągarka elektryczna przednia i tylna, maszt oświetleniowy. Jeśli podobał Ci się ten film, subuj, lajkuj, postuj, udostępniaj. Prawda, że fajny ten pojazd drabiniasty?